Witam wszystkich bardzo serdecznie, tu Tomek z Bota Kontrolera, kolejny dzień pracy. Dzisiaj będziemy sprawdzać dwa samochody, bo akurat tak sobie trasę ułożyłem, tak mi zlecenia wpłynęły. A jakie to będę auto sprawdzał? Pierwszy samochód to będzie Ford Focus MK2 z 2008 roku. Jednostka benzynowa 1.8, samochód sprowadzony z zagranicy, z Niemiec. No, samochód jest na komisie, dostałem informację taką, że jeszcze nie ma dokumentów nawet do tego auta, więc podejrzewam, że będzie problem z wykonaniem jazdy testowej. Zobaczymy co ze stacją diagnostyczną, bo tutaj będę miał pakiet Maxi. No nic, zobaczymy. Przez telefon, no tak sprzedający już coś wspominał, że może być problem. Postara się coś zrobić w tym temacie. Zobaczymy. Okaże się wszystko na miejscu. I później pojadę oglądać drugie auto. Będzie to Volvo V60 z 2012 roku. Dwulitrowa jednostka diesla. Samochód w kombi z automatyczną skrzynią biegów. Auto już jest na polskich rejestracjach. Chyba sprzedaje to osoba prywatna. Tak mi się wydaje. No zobaczymy. Przebieg deklaruje tutaj sprzedający 212 tysięcy. Zobaczymy, czy ten przebieg będzie udokumentowany. Co do tego samochodu będziemy mieli, jak to auto wypadnie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem już po oględzinach obu samochodów. Zacznijmy od Forda Focusa. Tak jak wspomniałem, samochód z 2008 roku, sprowadzony z Niemiec. Jeszcze samochód na ten moment sprzedający nie posiada dokumentacji na niego, nawet dowodu. Jak wygląda sytuacja blacharsko-lakiernicza? Więc tak, samochód miał porobione zaprawki. Powiem szczerze, nawet nie było takiej tragedii. Głównie prawa strona w tylnej części, drzwi, błotnik były powtórnie lakierowane, szpachlowane. Szczelinę mniej więcej równą, mamy uszkodzony przedni zderzak, sprzedający nawet tego nie próbował jakoś tam ukryć, no bo nawet nie wymieniał, nic w tym temacie nie było robione. Z szyby, czołowa szyba została tylko wymieniona, ale nie najgorszy zamiennik, bo z opcją podgrzewania, więc z jednym śladem na szybie od uderzenia od kamyczka. Historia serwisowa no niestety nieznana, brak książki serwisowej, dosłownie jakiś jeden wpis, jedna notatka w schowku, więc no nic nie wiemy na ten temat, więc tutaj na pewno trzeba będzie cały sobie zrobić przegląd, filtry, oleje, rozrządy, wszystko trzeba sprawdzić. Podczas jazdy testowej, co wykryłem, na pewno, że sprzęgło będzie w niedługim czasie do wymiany, raz, że jest bardzo wysokie, dwa, już troszeczkę stawia też opór podczas zmiany biegów, więc to będzie się kwalifikować do wymiany. Jazdę testową też zrobiliśmy taką bardzo krótką, bocznymi dróżkami, bo samochód w ogóle no, nie ma polisy, nie ma ubezpieczenia, nie ma polskich tablic, więc no niestety na tyle, na ile warunki mi pozwalały, to ten samochód sprawdziłem. A przebieg w tym momencie 148 tysięcy. No powiem szczerze, ciężko troszeczkę mi w ten przebieg uwierzyć. Będziemy starać się to weryfikować po numerze VIN, rozkodowywać, ściągnąć jeszcze jakąś historię. A czy warto, czy nie warto? No powiem szczerze tak, no sporo jest to takich niewiadomych, nieznanej historii. Do końca przebieg też nie mamy udokumentowany, nie ma książki, opcja dość słaba. Historia blacharsko-lakiernicza przy tym samochodzie jakaś tam była. Jeżeli by się kupujący zdecydował na zakup tego samochodu, to na pewno negocjacja ceny jak najbardziej, i to dość spora. Przejdźmy teraz do kolejnego auta, Volvo V60, 2012 rok, dwulitrowy diesel w kombi. No ten samochód wypadł jeszcze gorzej niż ten Ford. Powiem szczerze, uszkodzony był przodem, również dwa błotniki były demontowane, ruszane, przednia klapa, założone chińskie zamienniki lamp LED-owych,
Powiem tak, nie była to duża, samochód nie jest wypadkowy, natomiast kolizja była, to kolizja była dość taka spora i to nie tylko jedna, ale i w tylnej części pojazd też był również naprawiany i to tak nieumiejętnie i zlewki i kurcze szczeliny nierówne i ślady demontażu na śrubach. No powiem szczerze, nieładnie. Ktoś się w ogóle tutaj nie przyłożył nawet do tej roboty, można było to zrobić lepiej. Zrobili, jak zrobili. No powiem szczerze tak, no tu już jest jeden duży minus. Opony przód, no śmietnik. Ilość bieżnika 2-3 mm, opony spękane. Choć rocznikowo nie takie stare, bo 2017 rok, ale naprawdę w stanie masakrycznym. Tył z 16 troszeczkę lepszy, jeszcze można powiedzieć, że pojeździ. W kontroli oświetlenia, no to tak jak wspomniałem, no przednie lampy LED-owe, modelu założone chińskiej produkcji TYC, prawa lampa Depo. No tutaj również mamy moduł uszkodzony konsoli kierowcy. Nie działają w ogóle lusterka, możliwość sterowania lusterek, składania oraz otwierania szyb z panelu kierowcy, żadnej szyby nie otworzymy. Innymi przyciskami owszem otworzymy, natomiast mówię, z panelu kierowcy nic. Jest albo uszkodzona wiązka, albo moduł. No na pewno trzeba by było to sprawdzić, zweryfikować. Poza tym resztę w porządku, bez większych zastrzeżeń. Również i w tym przypadku nie mamy żadnej historii serwisowej co do tego pojazdu. Sprzedający po prostu ten samochód kupił uszkodzony, zrobił i go sprzedaje dalej. Delikatne zapocenia na komorze silnika, wycieki oleju, brak koła zapasowego. Tutaj również cały zestaw startowy, czyli filtry, oleje, rozrządy trzeba sobie będzie zrobić, plus wymiana opon. Przebieg pojazdu na ten moment 214 tysięcy. Tutaj też będziemy musieli to zweryfikować również po numerze VIN, bo to nie mamy żadnej książki serwisowej, nie mamy niczego. Tutaj miałem również troszeczkę problem z komputerem diagnostycznym, z komunikacją, raz na kilka razy udało mi się, więc jest tam coś grzebane i to nie wygląda tak, jak powinno to wyglądać, nie działa to wszystko tak, jak powinno działać, więc tutaj jest, powiem szczerze, no spory minus. Pojechaliśmy na stację diagnostyczną, no od spodu ładnie, owszem, ok, widać ślady, że przód był uszkodzony, demontaż zderzaka, ślady na belkach, ślady na podłużnicach, na chłodnicy. Nie zostały one wymienione na nowe, ponieważ dostały tylko one lekkie uderzenia, więc zostały podciągnięte, poprawione. Więc czy dobrze, czy niedobrze, no powiem szczerze, przy takiej klasie samochodu no można by było to zrobić tak jak należy, no trochę po taniości tutaj ta naprawa została zrobiona. No ja osobiście również nie polecę zakupu tego samochodu, bo no nie jest wart tej ceny. No nic, w takim razie pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się do następnych oględzin, widzimy się, pozdrawiam, na razie, cześć.